znakomita atmosfera na stadionie. Publiczność bez wątpienia jest tym 12 zawodnikiem. Stara się jak może wspierać polską reprezentację. A to Günther Bönke, Austriak, prowadzący dzisiejszy mecz. No jak na razie publiczność widzi dobre spotkanie, stojące na dobrym poziomie, dużo zaangażowania, dużo dobrej piłki. Rozpoczynamy drugą połowę również bez zmian. Typowo Matysek w bramce, przed nim Zieliński, bajkający chowają bardzo z głosem. Przed nimi mamy Lidlarskiego, Iwana i Nowaka, po bokach Siadaczkę i Hajdę, a w ataku Trzyczaka i Gilewicza. Głos. Zieliński. Bałdo. Powiedział zawodnikom, żeby
zaangażowali się maksymalnie, szczególnie czyli z drugiej linii, a potem będzie z miarą z długo czasu go zajmowaliśmy. Oczy poza oczy Polacy. A jednak czerwony. Atakowany Dianglitz do Faulera, obok jest Kłos, będzie okazja do przejęcia, był faulowany Tomek Kłos, Zieliński, trzeba uważać, Nowak, niedokładnie, słabo dziś prezentuje się Krzysztof Nowak, niepotrzebna strata piłki, Villeneuve, jeszcze raz on, i teraz nie było spalonego, był jeden. Był spalony, sędzia nie miał wypowiedzi. Troszkę późno reagował boczny arbitrator. Ale tutaj jest przykład na to, jak jedna strata piłki może być groźna dla polskiej drużyny. W takiej sytuacji, kiedy przeciwnik jest czterema zawodnikami na naszej połowie, w tym momencie przejęcie piłki jest bardzo niebezpieczne. Taka strata własna, bo to była własna strata piłki, jest bardzo niebezpieczna. I to jest znowu wariant z Kajtą. Przedni teraz Polacy, nie wiem jak mieści, świetna raca na stadion, rzucają im w kierunku angielskich piłkarzy, do tej pory było bez zastrzeżeń, ale skupmy się na grze. Beckham, przenieść się z prawej strony do środka. Kiełun, dobre wyprzedzenie teraz przez Polaków, rusza Wałdoch, ale nie ma tutaj nikogo, jest Gilewicz. Patrzy Iwan do kogo zagrać. Wracają Anglicy, już jest w siedmiu. Wałdoch z Iwanem Gilewiczem. Czekają aż reszta polskich zawodników podejdzie pod pole karne. Jest tutaj Hajto. Gilewicz, dobre rozegranie tam do Wałdocha. Wybijają jednak Villeneuve, Nowak, Trzeciak. Wygrać tutaj główkowy pojedynek z Adamsem, to jest sztuk. Ale odbiera Magnikom piłkę.
gry, jak pierwsze połowy polskiej reprezentacji. Zagranie na Michalskiego na wolne pole, ale szybszy kił. Gdyby teraz chwila Neville'a w przyszłym sześciach zaatakował, byłaby szansa przejęcia tej piłki. A tymczasem Beckham i Fowler ubiegł o kłos, ale szansa Anglików. Baki jednak na lewą stronę, daje tam tą możliwość powrotu, uporządkowania szeregów obronnych. McManaman. Obok niego Ivan McManaman. Groźna akcja, jest skos, McManaman! Ach, jak mieliśmy teraz szczęście! Bardzo dobrze, że przyblokował tam Tomek. Jeszcze nie koniec, jeszcze Shearer. Jest Batty i David Beckham. Do Scholesa, który teraz się włączył tutaj. Niepotrzebnie, nasi próbują tam. Ciekawe, jak zareaguje sędzia na tą reakcję. No właśnie. Odsuwa na razie piłkarzy. Będzie żółta kartka. Na Tomka, który znowuż niepotrzebnie jakiś rękoczynów tam. Niepotrzebnie, Hajko, zacząłem mówić. Po raz kolejny zaczyna dyskusję z arbitrem. Ale w ogóle Scholes powinien dostać również żółtą kartkę za symulowanie. Symulowanie rzutu karnego. Jeszcze raz spójrz na nogę. Bez dotknięcia. Kevin Keegan był przekonany, że będzie rzut karny, a tymczasem czysto grał tam kłos. Ale to jest najlepszy przykład na to, jak trzeba być czujnym z Anglikami. Jedna akcja, mówiliśmy o tych indywidualnościach, które są przecież po stronie angielskiej. Jest to atut drużyny, z którą dzisiaj gramy. A tymczasem angielscy kibice prowokują, próbują sprowokować bójkę z naszymi. Ruszyli teraz niepotrzebnie w tym ogrodzeniu pod sektor z polskimi kibicami. A do tej pory było tak znakomicie. Żółta kartka tymczasem dla siadaczki. Za ten faul. Spóźnił się z wślizgiem Rafał Siadaczka. Nie miał na swoim koncie żółtej kartki do tej pory Siadaczka. A tymczasem trwa wymiana rzucanych butelek przez pseudo kibiców i chuliganów. Znowu tutaj to wszystko prowokowali Anglicy, ale skupmy się na meczu. Siadaczka niepotrzebnie podniesiona piłka, nie udało mu się to zrobić. Baldo. Rozdobę Kema. I będzie rzut wolny po faulu na Beckhamie. Jest to odległość, która jest... No widzą Państwo, jak demolowane są siedzonka na stadionie Legii. Tyle pieniędzy wydał Polski Związek Piłki Nożnej. Będzie uderzał Klitz lub Beckham. Niebezpieczna sytuacja dla Anglików. Speakera o to, by zapanował spokój, a tam trwa dewastacja stadionu, a tymczasem Beckham. I faulował Adam Shearer. Faulował Adam Shearer. Wkroczyła policja i słusznie, tylko że dlaczego tak późno w angielski sektor? Wszystko było tak znakomite. Będzie zmiana tymczasem w polskiej drużynie. Trzecia popuści boisko. Do wejścia przygotowany jest Piotr Sierczewski. To nie są kibice piłkarskie. To nie ma nic wspólnego ze sportem. Mówiliśmy o tych tragicznych wydarzeniach wokół stadionu. Podkreślając, że na stadionie do niedawna była znakomita atmosfera. A tymczasem w miejsce trzeciaka Piotr Sierczewski. Ciekawe, jakie będzie ustawienie tej chwili polskiego zespołu. Chyba Tomek przesunie się do przodu. Tomek się przesunie i na to przodu. 60 minut, 30 do końca. Rezultat, który gdyby się utrzymał, by nas satysfakcjonował. Kłos, zagranie niedokładne ręką Paulera i zauważył to w interwencji. Bardzo dobrze sędziuje dotychczas sędzia austriacki. Pozwala grać, ale wyłapuje sytuacje, które są ewidentne. Opanowana sytuacja w angielskim sektorze.
próbują dopilnie przywołać tych, którzy skupili swoją uwagę na rozruchach. Domek. Zwracaliśmy uwagę, że Anglicy są bardzo niebezpieczni w tych kontrach i właśnie w indywidualności umieją stworzyć sytuację do bramki. McManaman atakuje tym razem Adama Matyska. I natychmiast próba przejęcia udana przez Anglików faulem. Muszą być nasi to aktywniejsi, troszkę się pogubiliśmy, troszkę chaosu niepotrzebnie. McManaman nic nie było, czysto tutaj, nikt go nie faulował. Wyprowadza akcję polskiej drużyny razem z Gilewiczem. Na drugą stronę. Jest tam siadaczka, popatrzył. Hajto, dobre zagranie do Gilewicza. Świetne podanie. Gilewicz, wygodnie! Proszę, ależ to była sytuacja Radosława Gilewicza. Wspaniałe zagranie, świetne podanie Tomka Hajty. W pełnym biegu przyjęcie Gilewicza. Zabrakło mu troszeczkę sił na to, żeby podnieść tą piłkę w najważniejszym momencie. Podajmy, bo tutaj Fowler bardzo groźnie. McManaman. Teraz już szybko akcje przenoszą się spod pola karnego pod pole karne. Stuart Pearce. Jest Scholes. Czyste wybicie. Gilewicz i Adams. Trudno wygrać główkowy pojedynek, a jednak się udało. Tylko tyle, że Anglicy przechwycili piłkę. Bucky. Scholes. Dużo aktywniejszy Scholes. Groźne to było. Tak, to jest fakt, że coraz więcej minut. Jeszcze raz ta sytuacja Gilewicza. Wspaniałe podanie Hajty. Doskonałe przyjęcie. I tutaj zabrakło odrobiny sił na to, żeby tą piłkę podnieść. Liftować tą piłkę i byłaby na pewno bramka. Jeszcze raz. Idealne przyjęcie. I w tym momencie. Adams tak delikatnie wytrącił go z równowagi. A tymczasem. Szykuje się Andrzej Juskowiak, Polacy, kolejna okazja, Michalski, poświęcenie, nie ma spalonego, jest Gilewicz, zakręcił i będzie rzut rożny. No, na taką wymianę ciosów poszła jedna i druga drużyna. Im dłużej będzie trwały mecz, tym bardziej będziemy świadkami takiej właśnie wymiany ciosów, tym więcej będzie miejsca na boisko i będą stwarzane takie sytuacje. Ale Gilewicz tutaj stworzył dwa, ciekawe dwie sytuacje na boisko. Dotrożnie dla Polaków, Ruszko puści właśnie Gilewicza, w jego miejsce wejdzie Andrzej Luskowiak. Dziękujemy Gilewiczowi za grę, choć nie wiem, czy w tym momencie zdejmowałbym Gilewicza z boiska. Ale nie podważam decyzji Janusza Wójcika. Gilewicz był kontuzjowany przed meczem, miał drobny uraz. Jak dotychczas naprawdę był bardzo aktywny. Utrata sił może jest powodem zmian. Andrzej Luskowiak. Oraz 30. zawodowym zespole. Nieraz decydował o losach polskiej reprezentacji. Oby dzisiaj. Podziękowanie dla Gilewicza. Potrożny dla Polaków. Ofiarny Kirs. Ale przyjmuje piłkę siadaczka. Wychodzą Polacy, by nie być złapanym na spalonego. Iwan. Nowak. Siadaczka. Nowak. Cierczewski. Rzucał. 25,5 minuty do końca. Hajto.
Ronaldo. Nie może łapać Matysek. Będzie próbował przejąć Iwan, atakowany tam przez Kilana Gila. Gramy dalej, pokazuje Ginter Benkę. Nowa. Wyzwanie dla Polaków. Power opuści boisko i pojawia się cudowne dziecko angielskiego futbolu, Mike Owen, który powrócił do pełni sił po długiej rekonwalescencji. Strzelił bramkę, bardzo piękną zresztą Luksemburgiem, no ale miejmy nadzieję, że się wystrzelał jak na nogi. Jest mi to ustawienia zespołu angielskiego, będą grali z paru stopów napastników, z tym, że wydaje mi się, że Owen jest szybszy od Fowlera. No i ma większy zapas sił. I w tej chwili na pewno przy świeżości może być dokuczliwy dla naszych defensorów. Rusza Michalski do Świerczewskiego. Z prawej strony jest Hajtu, niemal z Maciejskiego Krucia. Dobre wezwanie Świerczewskiego do Hajtu, to tylko panuje piłkę. Udało się. Kirs jednak wygrywa pojedynek. David Beckham. Muszą wracać Polacy. Pał Krzysztofa Nowaka. Jest już wolnego do środowisk. Owen po raz 15 ma dzieci do zespołu. Paul Schirera opierał się na obrońcy polskiego. Bardzo dobrze zauważył to sędzia. Odrzutu wolnego Polacy. 67 minut. Rezultat, który nas satysfakcjonuje, ale trudna sztuka utrzymać go do końca. Ładnie Świerczewski do Siadaczki, rusza Siadaczka. Obok niego jest David Beckham. Juszkowiak w środku, pokazuje się Iwan. Dobre dogranie do Iwana. Próbują kombinacyjnie Polacy. Wchodził tam Siadaczka. Spalony. Ale na spalonym był Andrzej Juszkowiak. Ale proszę zwrócić uwagę, tylko tym sposobem dochodzi do sytuacji na ramkowych. Nie wrzutami na pole karne. Nie wrzutami, nie długą piłką, tylko kombinacyjną grą, rozwiązaniem trójkowym. I to jest nasza gra, nasza polska gra w prowadzeniu do sytuacji na ramkowych. Anglicy coraz bardziej zaczynają przyspieszyć. Oni muszą wygrać ten mecz, jeśli chcą myśleć o barażu. Kiel, Batty, na spalonym Owe. Bardzo dobrze ustawieni Polacy. Bardzo dobrze, że Jacek Zieliński zrobił krok do przodu. W tym momencie Owe został na spalonym. Ma 19 lat, dopiero w grudniu skończy 20. A już tak błyskotliwa kariera. Zieliński do Juszkowiaka, ten z Kiunem, który jest twardym zawodnikiem. Kłos, Beckham. Dobrze, spokojnie bał do środku, ale to mam do Neki. Dołem, Michalski. Siadacz. Bałdo. Wyraźnie siadł tempo gry, ale widać, że oba zespoły odczuwają trudy tej pierwszej połowy. Z prawej strony niepilnowany jest Iwan. Nie przerzucają Polacy gry. Nowak. Trochę to Świerczewski. Do Iwana. Czeka Juszkowiak. Doczekał się. Dograł do Iwana, ale tutaj porę McManaman przeciął to podanie. I dobrze Michalski. Wysoko, ustawiona nasza linia pomocy, dobre odbiory w tej chwili, szybko odbieramy Andrika piłkę, bardzo dobrze. Świerczewski, wracają Anglicy. Michalski na moment przy bocznej linii, ale już wrócił na boisko. Chyba będzie zmiana, to chyba zasygnalizował Januszowi Wójcikowi. Miał kłopoty z kolanem. Rozgrzewa się Jurek Brzęcz. Shearer. Na wolne pole do Owena, ale jest tutaj asekurujący naszą obronę Zieliński. Matysek spokojnie wybija piłkę. Tyle tylko, że niedokładnie. Beckham, dobry powrót Iwana. Przejmujemy piłkę, szansa na kontratak. Ale nie spieszy się Nowa. Do Świerczewskiego. Jednak czujni Anglicy, czterech pozostało ich na ich połowie. Siadacze. Bałdo. Najdroższy z naszych piłkarzy występujących na boisku. Dobre zagranie. Świerczewski, ładne przejście, odważne do Hajty. Troszkę niedokładnie, ale opanował Tomek Hajto piłkę. Andrzej Juszkowiak,
Zbyt trudna, bo wygrać pojedynek z Ciur, Anglic. 20 minut jeszcze do końca. Musimy być uważni. Rusza Kilneville. Poszedł Beckham prawą stroną. Do niego będzie chyba zagranie. Kilneville do Beckhama, ten do Owena. Nie, to jest Shearer. Zostawił Owenowi. No nic z tego nie będzie. Niebezpieczna sytuacja. Dobre wejście. Beckhama po prawej stronie. Zagranie piłki przez Shearera. Całe szczęście, że Owen niecelnie uderzył. Jest Jacek Bąk wśród rozgrywających się. Mamy Brzęczka, Majaka i Żąca. Święczewski, Michalski, Hajka, Iwan. Bez faula Adams, ale poza linię boczną. Jaki Adams. Pokazuje Andrzej Skowiak, że był tam popychany, ale od rzutu z autu rozpoczął Anglic. Żółta kartka dla Tomka Iwana. Jeśli dla Tomka Iwana, to oznacza, że Tomka Iwana nie zobaczymy w najbliższym meczu, bo miał na swoim koncie żółtą kartkę, czyli spotkali ze Szwedami. Trzecia żółta kartka dla Polaka w tym meczu. Wsparcie publiczności, która skanduje teraz nazwisko Iwana. Bałdow z Owenem. Faulował. Bardzo dobrze wyszedł do interwencji. Głos. Hajto. Niepotrzebne są te indywidualne pojedynki, które nic nie dają. Teraz próbuje naprawić swój błąd. Udało się. Siadaczka przejmie piłkę. Nie można podejmować takiego ryzyka. Mówił o tym Bruno Kubański. Akcja polskiej drużyny. Dobre zagranie na wolne pole do Andrzeja Juszkowiaka. Troszkę odrzucił tym podaniem Świerczewski Juszkowiaka od pola karnego. Juszkowiak. No powinien iść Świerczewski za tą akcją. Na to liczył Andrzej Juszkowiak. Myślę, że Andrzej lepiej by zrobił, gdyby podjął ryzyko indywidualnej akcji. Został wyrzucony na bok. Mógł wchodzić na pojedynek 1-1. Coraz większe nerwy. Niewiele ponad kwadrans do końca. Rezultat, który nas pełni satysfakcjonuje, bo prolonguje nasze nadzieje. Ale walczymy o to, by wygrać to spotkanie. Szabaszka. Iwan. Nowak. Michalski. Anglicy teraz pokazują, żeby zaatakować polski zespół bliżej pola karnego. Świerczewski, bardzo dobra gra Piotra Świerczewskiego. Hajto. Obok niego Machmanaman.
niedokładnie do Iwana. Adams, ale należy za. Ważne, żeby być przy piłce, żeby jej nie oddawać Anglikom. Zęgać rywala. Anglicy popełniają coraz więcej błędów. To takich prostych błędów, własnych, w rzucie piłki, ale podanie. Wydaje mi się, że zdecydowanie upadły z siły. Nie udało się wywalczyć Puskowi jakoś tej piłki. Ostatni kwadrans rozpoczął. To dwie zmiany w każdej drużynie. Wstrzymują się trenerzy z kolejnymi. Znów publiczność wspiera polskich zawodników. Zilleniu. Dobrze wyprzedzał Waldo, ale faulował tam Owen. Ostatni kwadrans meczu. Ubytek sił będzie zdecydowanie widoczny u wszystkich zawodników w tej chwili. Sprawa koncentracji i nie podejmowania ryzyka w tej chwili jest bardzo ważna. Beckham natychmiast do Owena. Ten na wolne pole. Zieliński. Odrzut z autu. Zaczną Anglicy. Spisywał się spotkanie z Luksemburgiem, w którym po meczu debiutował w reprezentacji Anglii. Anglicy niebezpieczni. Owen. Owen. Chciał to środkować. Jest tutaj McManaman, ale był Kaito. Jeszcze błyskowy pojedynek. Wybija to przytomnie Andrzej Juszkowi. O to właśnie chodzi. Żeby grać niezwykle uważnie. Ofiarnie Andrzej Iwan. Poświęcenie polskiej drużyny niesamowite. Na błąd teraz Kiuna liczył Piotr Świerczewski. Phil Neville. Owen szeroko przy bocznej linii. Z Polski Shira na niebezpieczeństwo pola karnego. Barki. Phil Neville, Barki. Na biegnięcie do Beckhama. Faulował Świerczewski. Rzut wolny dla Anglii. Uwaga, Beckham i dwaj wysocy środkowi obrońcy angielscy wchodzą na nasze pole karne. I Adams, i Kiel. Niezwykle groźnie, Beckham mocno. Jest tutaj McManaman. Dobrze, teraz szansa na kontratak. Rusza Andrzej Juszkowiak do Iwana. Zwolnili Polacy. Iwan, ładne przejście indywidualne, faulowane przez McManamana, sędzia stosuje przywilej korzyści. Iwan, dwójka angielskich piłkarzy obok niego. I odbiera McManaman. Szkoda, bo była to ładna okazja. Trzeba wracać, trzeba znowu zaangażować się w obronę. Uwaga, z prawej strony tak. Bardzo dobrze siadaczkę. Martin. Phil Neville. Do wejścia przygotowani obaj gracze. O których wspominałem, Majak, ale tymczasem Owen, obok niego głos. Znowu bardzo dobrze Polacy. Zablokowali chwilę Neville'a. Andrzej Juszkowiak z Iwanem i z Nowakiem. Przytrzymać piłkę, nie spieszyć się specjalnie z tą akcją i to czynią. Trzeba uważać na takie wejścia z kąsa jak teraz do Schirera. Bardzo niebezpiecznie. Znakomity śliski Jacka Zielińskiego. Ale muszą wrócić nasi. Ruszyli Anglicy. Widać olbrzymie zmęczenie u jednych i drugich. Pierce. Tam z prawej strony trzeba uważać. Jest Owen, jest Kłos. To jest najtrudniejszy moment w meczu. Wielu zawodników ma siły. Ta koncentracja, która była z początku meczu, już nie taka samowa. I was. Jest okazja do zmiany. Boisko opuści McManaman. W jego miejsce wchodzi, proszę Państwa, Dyer, który debiutował w meczu z Luksemburgiem. Limit zmian przez Anglików wykorzystany. Sławomir Majak jeszcze nie wszedł. Nie rozumie tego Janusz Wójcik, bo przecież był gotowy do wejścia. Daleko Hajto, do Juszkowiaka, ten zgranie do Świerczewskiego. Ładnie ruszył Świerczewski, grać dalej. No szkoda, że nie zagwizdał rzutu wolnego
sprinter austriacki. W wielu wypadkach myślał takie sytuacje i tym razem również. Jeszcze, proszę Państwa, 10 minut. Tymczasem w dziesiątku przez moment. Poza wojskiem głos. Może zawahał się Janusz Wójcik, stał z nami. Sira. Wymaga się doping dla polskiej reprezentacji. Gramy w dziesiątkę, przypominam. Głos poza wojskiem, obok niego jest Janusz Wójcik. Podstawowe pytanie. Będzie zdolny do gry, czy nie? Jest Tomasz Głos zdolny do gry. Już spieszy się z wejściem, ale nie pozwala na to arbiter boczny. Anglicy. Gramy w osłabieniu. Pozwala teraz na wejście Głosa, więc jesteśmy w komplecie. To ważne. Głos, pierwsze jeszcze do zachwycenia. Szansa Polaków. 2:4. Krzysztof Tomasz w indywidualnej akcji czekał, że ma dostać piłkę na dzień Łuskowiaka, ale Łuskowiak zdecydował się sam. Szkoda, chyba gdyby dograł do Owaka, to by było to. Myślałem, że Nowak już nie miał tego przyspieszenia i Andrzej Łuskowiak zdecydował się na indywidualną akcję. Teraz takie akcje będą, indywidualne, w szarpanym tempie, bo zmęczenie jest kolosalne jednych i drugich. Kilnewi do Beckhema, a szansu teraz Beckham bardzo groźnie, do siły, obok siły jest Hajto. Obok Skorsa Ziemiński musimy uważać na lewą stronę do Pilsa. Wraca Tomasz Iwan. Owen przeniósł się z prawej na lewą stronę. Tomasz Kłos. Czysto. Niebezpiecznie, ale teraz ładnie Polacy przyjęli tę piłkę. Trzeba ją wybić spokojnie, przyjmie to Kłos. Ale przejmie Adams i znowu zacznie się napór Anglików, którzy z determinacją w tych ostatnich minutach walczą o swoją szansę, która wymyka im się z rąk. Janusz Wójcik pokazuje zespołowi polskiemu, żeby wyżej podejść się skrycie. Ale tutaj nie ma już sił, po prostu brak sił. Teraz będzie okazja, dalej oddaliliśmy grę od własnego pola karnego. Przesuwają się Polacy. Kolosalne zmęczenie jednych i drugich. 7 minut do końca. Wybicie Kłosa, odbicie to za okres po Anglicy. Leży tak ma kłopoty, no to ale sędzia teraz nie pozwala na wznowienie gry. Mówiliśmy, że coraz więcej zawodników będzie miało kłopoty z zakończeniem też. No i zmiana. Nie Majak, a Bąk wejdzie na boisko. Jacek Bąk, który w tym momencie zastąpi chyba Kłosa. Trzeba zrobić zmianę szybko, bo jeszcze jeden skurcz Kłosa. Sygnalizuje to arbiter techniczny głównemu, ten jednak nie widzi. Bez piłki uderzył w Orlec. Coś niesamowitego. Peki uderzył bez piłki. Siedzieckiego. Ale teraz groźnie uważajmy! Całe szczęście, że opanowaliśmy to. Nie połapał się sędzia w tych rozgrywkach boiskowych poza jego plecami. No i Peki musi dostać czerwoną kartkę. No. Tak jest! Oczywiście! Wszyscy tutaj mamy olbrzymie napięcie w tych ostatnich sekundach, których już tak niewiele pozostaje. David Beckham słusznie wyrzucony z boiska. Raz uderzał, drugi raz uderzał i zauważył to austriacki arbiter. Radek Michalski. Radek Michalski leży na boisku. To było... Widzą Państwo na powtórce. To jest zamach po prostu. A tutaj bez piłki uderza naszego zawodnika. Proszę to bardzo. No to wszystko przedłuży nam emocje, proszę Państwa, których nie brakuje. Jacek Bąk gotowy do wejścia. Ale to emocje i nerwy. Bo w tym momencie Beckham nie wytrzymał. Widzisz, że nie mają sposobu na to, żeby strzelić Polakom bramkę i chciał faulami dojść do swojego celu. 6 minut do końca spotkania, do regulaminowego czasu. Tyle Anglicy grać będą w dziesiątkę i potem dłużej, o ile przedłużą to sędziowie. Mieliśmy przerwę, mobilizują się Polacy. Michalski zgłoszony z boiska. Kogo wprowadzić? Bąka czy Majaka? Jaki wybrać wariant? To nerwy i decyzja Janusza Wójcika. Bardzo ważna sprawa jest stanie zdrowia Kłosa. No tak, ale Michalski, który miał kłopoty z nogą po tym wejściu Beckiego, jest znoszony na noszę. Jeszcze raz spójrzmy na tę sytuację, jak
Betty uderza bez piłki Święczyckiego. Proszę. Siły wyrównane przez chwilę będą. Polacy też w dziesiątkę. Krzysztof Nowak. Siadaczka. Bałdok. Sierczewski, Michalski gotowy do wejścia. Gramy z przewagą jednego zawodnika. To może być kluczowe, to może być decydujące. Siadaczka. Sierczewski. Dobrze. I mam szansa polskiej drużyny do Juszkowiaka. A tam między dwóch rosłych obrońców. Ale pies do Kiuna. Dobre bramkarza Marcina i Marcin rozpoczyna Grędzik. Jacek Pom z czasu trzeba się przy mocnej linii. Widzicie zdecydowane hajki. I już nikt tutaj nie siedzi. Wszyscy kibice stoją. Faulował to hajko. Rzut wolny dla Anglików. David Beckham. Tony Adams uspokaja kolegów. Ostatnia szansa dla zespołu. Angielskiego może nie, Pierce. Rozegranie. Na pole karne, nic tam nie było. Bez faulu. Ale ruszył Shearer, który przejmie piłkę. Kiln leży, ale już się podniósł na boisku. Phil Neville, natychmiast na pole karne jest tutaj. Daje niebezpiecznie. Beckham, dobrze, bo niecelnie. Dobrze dla nas. Bardzo dobrze, że Andrzej w kole, bo tam troszeczkę przeszkadzał w tym uderzeniu. Widzą Państwo, jakie nerwy Kevina Keegana. Szansa polskiej drużyny. Jeśli utrzymamy ten rezultat do końca, będziemy liczyli się w grze o baraże. Trzeba będzie nie przegrać ze Szwedami. Adam Matysek. Ruszają Polacy. Michalski. Iwan prawą stroną. Idzie Kłos, do niego dogranie. Andrzej Juszkowiak na polu karnym sygnalizuje swoją pozycję. Kłos do Iwana. Dobrze, szanujemy piłkę. Dobre, tam dogranie Juszkowiak! Ale trzeba już o tym zapomnieć. Proszę zawrócić. Trzeba grać dalej. Doskonała interwencja, ale proszę spojrzeć. Doskonałe podanie Tomka Iwana. Świetnie podnosi Andrzej Juszkowiak. Kłuska między dwoma obrońcami. Stojącego na miejscu Martina. Ale to piękna akcja, naprawdę. I tutaj Andrzej popisał się świetnym wyjściem między dwóch obrońców angielskich. Brawo. Proszę Państwa, jeszcze troszkę nas czeka w tym meczu Nerwów. Zabrakło troszeczkę szczęścia w tym momencie. Polacy zmęczeni przy bocznej linii. Głos w dyskusji z Januszem Wójcikiem. Czy im zmieniać, czy nie? Jacek Bond, widzą to Państwo, też zdenerwowany. Głos wraca jednak z determinacją wywalczyć w tych końcowych minutach. Fantastycznie reagująca publiczność. Wyżej, panowie, wyżej. Teraz właśnie. Czują Polacy tę szansę. Adams do Piersa, atakuje go tam Nowak. I właśnie tak trzeba. Wykrzesać tę myślkę, rezerwę sił w samej końcówce. I uważa. Martin. Niepotrzebny gol Shearera. Dwie minuty do końca spotkania, proszę Państwa. Nie, przepraszam, to jest zmiana kłosa. Słusznie, Łopku. Troszkę za szybko by to było, bo jeszcze 90 nie upłynęło. A więc miejsce kłosa Bąk. Przypominam, że ostatnie 4 minuty gramy z przewagą. No i teraz skupienie i uwaga. David Beckham. Wszyscy Anglicy, z wyjątkiem bramkarza, w obrębie bądź na naszym polu karnym. Beckham, miękko, na pole karne, tam do Adamsa, skaczą nasi, ale spokojnie, zacznie Adam. Bardzo dobra blokada, tam była Radka Pijalskiego, który podszedł pod Adamsa i to spowodowało, że nie mógł tej piłki dobrze dogłuskować. Za moment, do sędzia techniczny bierzemy z tablicę, będziemy wiedzieli, jeszcze się będziemy denerwowali. Ale myślę, że co najmniej ze 3 albo ze 4 minuty. 3 minuty, proszę Państwa. 180 sekund.
za boczną linię. Spokojnie teraz Polacy. Włos jeszcze tam rozmawia z kolegami. Przetrzymać panowie, przetrzymać panowie. Wszyscy stoją na stadionie. Wejście zdecydowane Piersa. Nowak, tak jest. Był faulowany. Bardzo mądrze grają teraz Polacy. To możemy spróbować panowie. Jeszcze jedna akcja. Jeszcze jedna sytuacja pogrankowa. Wszystko jest możliwe. Mniej pół minuty do końca. Nie spieszą się Polacy. Ruszyli na przyjrzeczni zawodnicy na pole karne. Jest szansa. Głos to wodno. Trudna piłka do wnioskowania. Ale nie zapominajmy, że Anglicy grają do 90 minut. Ta już wprawdzie minęła, ale 3 minuty są dodatkowe. Dobrze, Nowa. Sierczewski. Spokojnie, jest faulowany, nie. Pokazuje interwencję, grać dalej. Rusza Beckham, czystoradek Michalski, Shira. Phil Neville, przy bocznej linii, Owen, do niego dobranie. Próbują przejąć nasi zawodnicy. Może się teraz uda. Świerczewski, faulował się. Spokojnie. Już zaczęliśmy. Może za szybko. Niepotrzebnie. Ale będzie okazja do przejęcia. Jacek Bąk. Z Hajdą. No mieliśmy szczęście. Dajer tego nie przejął. Przytrzymać tą piłkę. Przytrzymać Jacek. Długa piłka do Miskowiaka. Może troszkę za długa. Martin. Niepotrzebnie tak nerwowo. Jeszcze pokazuje Janusz Wójcik. Jeszcze troszkę panowie. Dobrze, przejęcie przez Michalskiego. Jeszcze jest okazja. Czeka już tam, jakby nie spadł. Świerczewski ma z lewej strony środaczkę. Spokojnie. Już tam jak pokazuje, że jest przy pomocy. Udeś, udeś! Daleko. I będzie rzut z autu dla Polaków. Czy przejmie środaczka? Zdołał przejąć. Mamy jeszcze okazję na to, by rozegrać tę akcję. Krzysztof Nowak. Spokojnie z siadaczką. Siadaczka zdecydował się na strzał. Andrzej Juskowiak. Nie ma tutaj nikogo, kto by oddał strzał. Anglicy wybijają troszkę na oślep, ale siłę. I Zieliński. Jest bomb. Nie powinien przegrać tego pojedynku. Ale trzeba jeszcze zdobyć piłkę. Chodzi tutaj Pierce. Wraca Shira. 93 minuty. Powinien interwencję skończyć. Dlaczego nie kończy? Pierce. To i tak nie będzie koniec emocji w tej grupie. Ale będziemy mieli nadzieję. A Anglicy już nie będą w grze, tylko będą czekali na wynik meczu na Rasundzie. Polacy, jest z nimi publiczność wspierająca ich. Wolno, są straszliwie zmęczeni. Koniec meczu! A więc, proszę Państwa, mówiłem, euforia, przygnębienie, nadzieja. Nadzieja po tym meczu, że na Rasundzie nie przegramy. Polska reprezentacja rozegrała dobry mecz, wykonała zadanie minimum. Minimum, które każdy z polskich kibiców oczekiwał. Remisowy wynik daje polskiej reprezentacji nadzieję na dalszą grę w rozgrywkach europejskich. Dziękujemy im za zaangażowanie. Oto statystyka, proszę Państwa. 0-0, co prolonguje nasze nadzieje. Anglicy będą tylko oglądali mecz z Rasundy 9 października. W strzałach 7-7. W strzałach celnych 2-2. 4 żółte kartki Polaków. No i czas gry mniej więcej taki sam. Proszę Państwa, gratulujemy polskiej drużynie Januszowi Wójcikowi. Mówiliśmy przed meczem o tym, że graliśmy z rywalem dużo lepszym od nas, posiadającym zdecydowanie więcej indywidualności. Polacy swoim zaangażowaniem, umiejętnościami może czasami ustępowali, ale nieprawdopodobną ambicją i włożeniem wszystkiego, co mają w tej chwili w ten mecz, osiągnęli rezultat remisowy. Jest to, proszę Państwa, w historii kontaktów obu reprezentacji 6 remis, 2 bezbramkowy. Należą się słowa uznania chłopakom, bo występowali w tym meczu nie jako faworyci. Wiadomo było, że z tym zespołem angielskim będzie bardzo ciężko grać. Trudny jest do przeciwników. Momentami polski zespół był zdecydowanie lepszy. Stworzyliśmy kilka sytuacji podbramkowych, w których mogliśmy strzelić bramkę. Troszkę brakło szczęścia. Troszkę brakło szczęścia. Słowiaka czy Gilewicza. Okej, okay. Anglicy też mieli sytuację podbramkową. W pierwszej połowie. Jeżeli spojrzymy na całość spotkania, wynik jest absolutnie zasłużony i polska reprezentacja udowodniła, że w odpowiedniej atmosferze, w odpowiednim przygotowaniu jest w stanie rozgrywać dobre mecze. Dziękujemy zawodnikom. Pozostańcie Państwo z nami.